Rozdział 8. zakończenie. W założeniu swym pracę miała spełniać trzy główne zadania. Po pierwsze, zrekonstruować miejsce, jakie w naszych wyobrażeniach społecznych i postawach zajmuje śmierć umierania, przyjrzeć się historycznie i kulturowo kształtowanym warunkom tych postaw, a także ich konsekwencjom dla istniejących wzorów opieki nad umierającymi ludźmi. Analiza nasza wykazała, że reakcja społeczna na śmierć i umieranie odzwierciedla wiele słabości i problemów nurtujących współczesne społeczeństwa a także przemiany dokonujące się w podstawowych normach i wartościach społecznych nasz stosunek do śmierci umierania związane z nim wartości i wynikłe z niego formy opieki nad umierającymi są mieszaniną często sprzecznych ze sobą orientacji zarówno altruistycznych jak i instrumentalnych czy utylitarnych. Wskazuje to na potrzebę refleksji i dokonanie pewnych przewartościowań w naszym sposobie myślenia o śmierci. Po drugie, przybliżyć problematykę śmierci umierania poprzez jej analizę i perspektywy doznań umierającego człowieka i najbliższych mu osób. I tu także pojawiło się wiele problemów, świadczących o nieadekwatności reakcji na śmierć. W stosunku do potrzeb umierającego człowieka. Skutkiem tego umieranie jest często procesem odhumanizowanym, pozbawionym godności, przebiegającym w samotności i cierpieniu. Po trzecie, przeanalizować ramy instytucjonalne, w jakich przebiega śmierć. Rozważyliśmy i porównaliśmy więc warunki umierania w szpitalach i w hospicjach, wykazując... Jak różnice w ideologiach i sposobach ich funkcjonowania wpływają na umieranie i związane z nim komforty i dyskomforty wszystkich zainteresowanych stron samego pacjenta jego rodziny i personelu medycznego. Zgodnie z przyjętym założeniem eksponowano tu przede wszystkim te koncepcje, które mogą się przyczynić do zorganizowania pacjentom terminalnym Okresie choroby godnego i pozbawionego cierpień umierania. Ten ostatni postulat jednak nie może być uzależniony wyłącznie od czynników organizacyjnych. Wymaga on także głębszych przemian w naszym sposobie myślenia o śmierci, kształtowaniu otwartych, zbalansowanych emocjonalnie postaw, próbie rozwiązania istniejących dylematów etycznych. Trzy cele wyodrębnione powyżej splatają się ze sobą w sposób bardzo ścisły. Prezentowana praca porusza wiele różnych aspektów problematyki śmierci i umierania. Niektóre z nich były bardziej rozwinięte, inne tylko naszkicowane czy wspomniane. Odzwierciedla to przyjęte w pracy założenia i ograniczenia, ale także w znacznej mierze stan wiedzy na ten temat. Niezbędne jest lepsze poznanie, bardziej wszechstronne naświetlenie wielu zjawisk i procesów składających się na śmierć i umieranie. Jednak jak już wspominaliśmy wielokrotnie, ta niezmiernie trudna i złożona problematyka nie zawsze poddaje się możliwościom analitycznym warsztatu naukowego. Składa się na to zarówno ich złożoność i wielowymiarowość. Trudności związane z przekroczeniem granic naszego poznania, jak i problemy natury etycznej, jakie mogą kreować podejmowane badania. Mimo tych ograniczeń istnieje jednak niewątpliwie potrzeba przeprowadzenia wielu dalszych badań, utrzymywanych zarówno w konwencji czysto psychologicznej, socjologicznej, jak i integrującej oba podejścia. Podejmowanym badaniom Powinna też towarzyszyć troska o budowę teorii dotyczących umierania, co pozwalałoby na dalszą systematyzację istniejącej wiedzy i wytyczenie spójnych kierunków dalszych poszukiwań. Pytań, które pozostają bez odpowiedzi, jest ciągle jeszcze bardzo wiele, a szczególnie niedoreprezentowane są te, na które powinny dać odpowiedź badania socjologiczne. Poza badaniami uniwersalnymi odnoszącymi się niemal do każdej sytuacji, w której cierpi człowiek, a których lista mogłaby być bardzo długa w naszych warunkach, szczególnie ciekawe poznawczo i doniosłe praktycznie wydaje się podjęcie dwóch nurtów badawczych: badań nad czynnikami społecznymi warunkującymi wszelkie nierówności wobec śmierci i w procesie umierania. Nierówności w wyniku z pozycji społecznej pacjenta, społecznych interesów utilitarnych, profesjonalnych orientacji i cech indywidualnych lekarzy i temu podobne, a także badań ukierunkowanych na analizę istniejących i projektowanie nowych rozwiązań organizacyjnych, nowych form opieki nad umierającymi pacjentami, postaw społecznych i oczekiwań w tym zakresie oraz gotowości społeczeństwa do zaakceptowania określonych rozwiązań. Aktualnie istniejąca nieadekwatność opieki nad umierającym do jego potrzeb, niekompletność środków, z jakimi przystępujemy do niej, wskazują na konieczność działań, które powinny być podjęte, aby nadać procesowi umierania bardziej humanitarne oblicze. Medycyna nie wyeliminuje choroby ani nie pokona śmierci, napisała w granicach medycyny Magdalena Sokołowska. Tylko więc świadome działania społeczne mogą sprawić, że przerwana zostanie zmowa milczenia otaczająca śmierć, że stanie się ona mniej straszna, mniej bolesna i bardziej godna. Koniec książki Antoniny Ostrowskiej Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa.